Poćwiczmy trochę odejmowanie liczb mieszanych. Powiedzmy, że mamy 2 i 5 ósmych minus 1 i 2 ósme. Ile to będzie? Zatrzymajcie ten film i przeliczcie to sami. Możemy przepisać te liczby jedna pod drugą. 2 i 5 ósmych minus 1 i 2 ósme. I teraz możemy odejmować. W tej kolumnie odejmujemy ósme. Mamy 5 ósmych i odejmujemy od nich 2 ósme. Mamy 5 czegoś i odejmujemy od nich 2. Zostanie 3 tego czegoś. Mówimy o 8, czyli 5 odjąć 2 równa się 3 8. W tej kolumnie mamy 2 jedności, odjąć 1 jedność. Albo 2 odjąć 1 równa się 1, czyli to się równa 1 i 3 8. Zróbmy jakiś bardziej interesujący przykład. Powiedzmy, że mamy 3 i 2 5, odjąć 2 i 3 5. Jak zwykle zatrzymajcie film i policzcie najpierw sami. Spróbujmy policzyć to dokładnie w ten sam sposób, czyli przepisujemy 3 i 2 piąte, odjąć 2 i 3 piąte. Kiedy się przyjrzymy, tutaj 5 ósmych, odjąć 2 ósme równało się 3 ósme i to było łatwe do policzenia. Ale tutaj mamy 2 piąte odjąć 3 piąte i chyba jest trochę gorzej, bo 3 piąte jest większe niż 2 piąte. Co tu można zrobić? Jeden z pomysłów to pożyczanie. Zabierzmy jedną całość z kolumny całkowitej. Trójka zamieni się w dwójkę, a 1 to to samo co 5 piątych. 2 dodać 5 piątych. 2 piąte dodać 5 piątych. Równa się 7 piątych. Inaczej można to rozumieć tak. 3 i 2 piąte to to samo co 2 i 7 piątych. 2 i 7 piątych. Te dwie rzeczy są równoważne. Dlaczego? Bo stąd pożyczyliśmy jedynkę, więc 3 zamieniło się w 2 i dodaliśmy tę jedynkę tutaj. 1 to to samo co 5 piątych. 2 piąte dodać 5 piątych równa się 7 piątych. No to jeżeli tu mamy 2 i 7 piątych, to jesteśmy gotowi do odejmowania. 7 piątych odjąć 3 piąte równa się 4 piąte. 2 odjąć 2 równa się 0 jedności, czyli zostaje 4 piąte. Nasz wynik to 4 piąte. Zróbmy kolejny przykład z pożyczaniem. Od razu zacznę od zapisania liczb w odpowiednich kolumnach. 7 i 1 szósta minus 4 i 5 szóstych. Ile to się równa? Jeżeli zechcemy odjąć 5 szóstych od 1 szóstej, to nie jest to takie oczywiste, bo 5 szóstych jest większe niż 1 szósta, ale możemy pożyczyć. Możemy wziąć 1 stąd, wtedy 7 stanie się szóstką i tę jedynkę, która jest równa 6 szóstych, dodamy do 1 szóstej. A 1 szósta dodać 6 szóstych to 7 szóstych. Upewnijmy się, że wiadomo o co chodzi. Wziąłem 1 z 7, po pożyczeniu zostało 6, a 1 równa się 6 szóstych. I to 6 szóstych dodałem do 1 szóstej. Otrzymałem 7 szóstych. Wzięliśmy jeden stąd i dodaliśmy tutaj. Cel tej operacji jest taki, że teraz 7 szóstych jest większe niż 5 szóstych. 7 szóstych odjąć 5 szóstych równa się 2 szóste. 6 odjąć 4 równa się 2. I otrzymaliśmy 2 i 2 szóste. Albo jeżeli chcielibyśmy uprościć 2 szóste, obydwie liczby są podzielne przez 2, czyli to się równa. 2 i 1 trzecia. Tak również można ten wynik zapisać.